witam serdecznie, słuchajcie. Czas zacząć prototypowanie, słuchajcie. Tak wygląda płyteczka. Zaczynamy od wzmacniacza audio. Tu mamy już, widać na druki, dokładnie powiercone. Są nadruki, tam lakier jest z tej strony już położony, żeby po prostu nie zniszczyć tego nadruku. Tu mamy płytkę i zabieramy się za wzmacniacz audio. Czyli wzmacniacz audio będzie tutaj na tym scalaczku i tutaj dosłownie kilka elementów będziemy musieli użyć. Nasz wzmacniacz audio już Wam pokazuję. Nasz wzmacniacz audio jest to LM386N. Można wstawić pod podstawkę, nawet byłoby wskazane, że, bo nie wszystkie są identyczne i ładne. Słuchajcie, idzie tak. Te kondensatorki, tak o, dwa rezystory R401 10 ohmów i drugi na wyjściu już na głośnik też jest filterek, też 10 ohmów. 47 nano, jeden kondensator i dwa elektrolity, jeden na wyjściu 220 mikro, drugi na sprzężeniu zwrotnym między pierwszą a ósmą nóżką tego stalaka 10 mikro plusem do jedynki, tak, do jedynki plusem jest do jedynki, tak jest. Dobra, działamy, wlutowujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i stalak, sześć elementów. Dodatkowo tutaj 220 nano mamy, tak? 10 nano na wyjściu, skąd 220 name? Tak, 10 nano mamy, gdzie jest name? Tutaj mamy 10 nano, wlutowujemy jeszcze jeden kondensatorek na wejście, no i tutaj potencjometr, żeby to wszystko sprawdzić, nie? Wyjście potencjometru jest na tej zasadzie, już Wam pokazuję, momencik. Jest na przewodach, ponieważ ten potencjometr będzie zamontowany gdzieś na obudowie. Trzy przewodziki, musimy sobie tutaj dolutować te trzy przewodziki, wstawić potencjometr na końcu. Otworki mam nadzieję, że będą dobre, żeby tutaj chociaż kołki, żeby to potem było można wsuwkę tutaj wsunąć. Dobra, działam. Słuchajcie, działam. Zaczynamy. Jest na tej zasadzie. Zaczynamy tak. Ja sobie tutaj buduję piny, żeby móc sobie odpinać potencjometr. Potencjometr mam taki z trzema przewodami. Zwykły 10 kOhmów. Może być dosłownie każdy jeden w tym momencie. Nawet może być 47 kOhmów, też jest dobrze. Wlutowujemy sobie na początek piny. Tylko momencik, jeszcze jedna rzecz. Myślałem, że ustawię kamerkę, żeby było lepiej widać, bo tutaj jest dosyć widno, jak włączam te oświetlenie, a jak wyłączę, to całkowicie jest ciemno. Dobra, piny. Idziemy z pinami, słuchajcie. No dobra. I teraz tak. Co my tu musimy włożyć? Po kolei tutaj mam przygotowane już te elementy, które musimy włożyć. Dwa rezystory. Jeden idzie od zasilania, czyli od plusa baterii bezpośrednio z 9 V, czyli to jest nasz R401. Słuchajcie, ja to ponumerowałem w ten sposób, że 100 to jest pierwsza przemiana, 200 to jest druga przemiana, 300 to jest ARF, 400, elementy numer 400 jest wzmacniacz końcowy, czyli R401 10 ohmów. No i dobra, gdzie on tutaj siedzi? W sumie to mam już narysowane 10 ohmów, 10 ohmów. No to nie ma szału. Wszystko mamy tutaj rozrysowane z wartości elementów też na płytce, także wstawiamy tutaj na styk 10 ohmów.
tak to jest przy prototypach. Słuchajcie, ja będę używał tutaj mierników, ale to po zmontowaniu powinno zadziałać tak, jak będzie po zmontowaniu. Także przetestujemy sobie dzisiaj to pasmo przenoszenia tego wzmacniacza. Chociaż tutaj jeszcze na razie filtra dzisiaj nie montuję. Nie w tym odcinku. Będziemy montować filterek w następnym odcinku, jak zrobimy już właśnie przedwzmacniacze i generatory. A to kurde, nie wywróciło mi, zobaczcie, nie wywróciło mi. Tenasy. 10 omów. 10 omów. No. Dobra, te dwa rozstawki. I co? I może remontujemy, słuchajcie. Albo dobra, wkładamy resztę, może nie wypadnie. 10 nano, czyli ten kondensatorek od wejścia wzmacniacza, znów numer 3, a dokładnie to jest nasze C401. 10 nano. Ok. 47 nano. Kondensatorek. Jest to już na wyjściu. Filterek przy wyjściu. Żeby czasem nam się nie wzbudzał. Czyli on będzie tutaj. 47 nano. Ok. Pasuje. Dobra, polutujmy te małe drobiazgi. Trzeba pewnie przerobić wszystkie pady w igle na większe, bo dla początkujących może sprawić to kłopot. Chociaż jeśli ma już jako sprawę ktoś w lutowaniu, to bezproblemowo to idzie polutować. Teraz stawiamy tak, dwa kondensatorki elektrolityczne na wyjściu 220 minusem do wyjścia, czyli 220, tutaj mamy wyjście głośnika, więc plus idzie z tej strony. O, siedzi pięknie. I tutaj mam taki wyrób 10 mikro na sprzężenie zwrotne. Robię to na razie z wyrótów, bo jeszcze części żadnych nie zamawiałem, także z tego co tutaj mam, to kolpię dzisiaj. W sumie te elektrolity możemy później zamontować. Teraz by się przydało podstawkę tutaj wstawić. Nie wiem, czy będzie przewidziana podstawka w zestawie, ale pewnie będzie scalak przewidziany. Dobra, lutujemy, słuchajcie, elektrolity. Tu możemy sobie dać kołeczek albo dać po prostu przewody do głośnika. I tak zrobimy. Przycinam tak, żeby jak najmniej tutaj było wystawało. Dobra. I teraz tak. 386 LM. Który to był ładny? No już będziemy kilka sprawdzać. Dobra. No,
od razu, zobaczymy, najwyżej wylutujemy za chwilkę. I wstawiamy LM-a jedynką do jedynki. Zobaczymy, czy ta drukarka się nie pomyliła z otwórkami. Przeróżny rozkaz mamy. Co do zwykłych elementów, to nie ma problemu, gorzej właśnie ze strzałkami. Jeśli rozjechały się wymiary gdzieś na wierceniu płytki, pasuje. Elegancko. Jest dobrze. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Czekajcie. Będzie to widać. I to jest nasz wzmacniacz audio na głośnik, praktycznie cały. Dobra, lutujemy, podłączamy zaraz generatorek pod wejście i działamy. Jeszcze tu mamy 22 nano. A tu za chwilkę. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Tak jest, to wyjście, dobra. Lutujemy scalawczyka. Nie zaginę nóżek, będzie łatwiej wylutować, jeśli jest nie trafiony jakiś. Bo często się zdarza, że te elemy są robione tak na szybko, chyba Chińczyki to robią. Dwójka, czwórka do nocy. Dobra, to teraz co? Podłączam ten głośniczek, podłączam przewody. Oczywiście masa głośnika to jest masa radia, obojętnie gdzie to nie podepniemy, to będzie nam grało. Tu mamy wyjście, możemy sobie tutaj przewody pójdą z tej strony, bo ja będę miał ten głośniczek. Słuchajcie, z tej strony. Zobaczymy w ogóle, czy to pasuje. O, tak będzie, tylko musi być osłonka z preszpanu jakaś na głośnik jeszcze, nie? Tak będzie. Jednym słowem, tutaj przewody są bardzo krótkie i potrzebne, no ale na zapas zróbmy sobie kawałek, dwa wyciki jakieś będą też potrzebne. Mamy dwa przewody, dajmy na to biały masa głośnika. Tymczasowo go sobie stąd wykręcę, wiecie, żeby o, żeby obudowa nie przeszkadzała. W takich głośnikach raczej plus minus tu nie znajdę. Przy takich małych mocach. I dobra, i jeszcze ten brązowy gdzie jest przewodzik, już to był. Okej, okay. Czyli jednym słowem tak, tu mamy wejście, tu mamy wyjście, to ja będę musiał go z tej strony podpiąć. A może wstawmy kołeczki. Dobra, podpinamy. Zróbmy sobie tutaj otworek jeszcze na minut. Okej, okay. Mamy tak, plus dodamy tu. I lutujemy z tej strony.
ok. Minus do masy. To już wedle uznania. Z tej czy z tej sobie zaprzygotujecie. Ja będę miał z tej strony głośnik, więc z tej strony przygotowałem. Jak tu mogę głęboko? Mogę. No problemy. Nic tu nie będzie przeszkadzać. Ok. Głośnik jest. No to teraz trzeba by było podłączyć zasilanie plus i minus baterii. Plus i minus baterii, słuchajcie, to na schemacie mamy do... jeśli tutaj mieliśmy ten R1... Tak jest, na schemacie mamy tutaj taki punkt i on się nazywa P... JP2. JP2... Tak. To tutaj mamy, zobaczcie, mamy plus... Minus, zrobię plus większy i minus... Minus zrobimy tutaj obo. Chociaż one są, te plus i minus, to ja sobie jeszcze dodatkowo... Słuchajcie, dwa oporki przywróciłem, bo to w każdej chwili mi się przyda. Chodzi o minus. Minus obojętny gdzie? Do masy. Ale co to za przewody są, słuchajcie. Tak to skrócimy, mam nadzieję, że mi stąd sięgnie do baterii, sięgnie. Minus plus. Dobrze by było jeszcze tutaj ten strona na koniec akarek wylutować od razu, bo... no nie, tutaj nie mamy. Czy mamy? Nie mamy. Trzeba będzie to pewnie przewidzieć, wiecie? Ale jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Z baterii to nie powinno być żadnych zakłóceń. Jeśli byśmy zasilacza to próbowali odpalać, to wtedy trzeba byłoby dodać przy samym plusie do minusy od strony druku 100 nano kondensator przynajmniej. Dobra, słuchajcie, mamy plus minus. Sprawdźmy, czy to zadziała nasz wzmacniacz w tym odbiorniku. Dotknijmy sobie do środkowej nóżki potencjometru. Jak widać, działa od pierwszego strzału. No zaraz zobaczymy, jak się to w ogóle nagrało. Okej, tutaj dlatego jak odpiąłem specjalnie zrobiłem sobie, wiecie, te dwie dziurki do tej baterii, bo tutaj przecież jeszcze był do przewody, do włącznika tego radia, nie? Jak widać pracuje. Teraz tak, jak założymy sobie potencjometr regulacji, w lewo będzie białym do masy, czyli mamy czym? Brązowym do masy, tutaj kawałkiem, w ten sposób. Czekajcie, z której strony mam masę? Tak, z tej strony na dole płytki. O, to będziemy mogli sobie, słuchajcie, to ściszać. No i dobra. Na razie na krótko podpięta bateryjka. Tutaj pójdzie do przewodziki do przełącznika i przewodziki do baterii. Także... Dobra, słuchajcie, następnym krokiem jest przedwzmacniacz do niego, czyli te... raz, dwa, trzy, te trzy. Dobrze mówię? Te trzy? Gdzie jest schemat? Tak, te trzy to jest przedwzmacniacz i filtr wycinający pasmo poniżej, poniżej 300 Hz, a powyżej... i powyżej 3 kHz, czyli po prostu ten filterek z przedwzmacniaczem do niego musimy tutaj sobie dorobić.
Za chwileczkę jeszcze przebadamy jakie to ma parametry, podłączymy sobie tutaj oscyloskop i generator i sprawdzimy ten nasz przedwzmacniacz, bo nie wszystkie stolaki mają dobre parametry. Słuchajcie, potem może się okazać, że jest taki zniekształcenie na audio, nie? Chociaż jak dobrze zawęzimy te 300 kHz, 3 kHz po prostu damy, nie więcej, to ten scalak, czy ten, to powinien dobrze działać. Dobra, już, momencik. Bierzemy się do pomiaru. Okej, na początek sobie skalibrujemy wejście tego wzmacniacza, czyli wejście w nocy katalogowej z tego, co tu napisali. Mam teraz podłączone sondy, po prostu generator czarna, ota, a oscyloskop ta druga. I teraz tak, ustawmy sobie na początek 1 i 2 V, bo taki mamy dostać sygnał na wejście. 1 i 2 V sinusa. No i tutaj mamy 200-300 Hz, bo od tylu powinien on bez filtra przenosić. Czyli jednym słowem od... moment, żeby tutaj nie było... 1 razy 1 900 Hz. Ok. Czyli od 300 do 3 do 2,2 kHz będziemy mierzyć. Ustawmy sobie te 300 Hz. Ok. Cały czas mamy stałą 1,2 V na generatorze. Czyli nie mamy żadnych po prostu spadków napięć, słuchajcie, na generatorze, jest ok. Czyli ustawmy sobie tam o przybliżeniu 300 Hz. Ok. No i to teraz tak, podłączmy sobie nasz układ, czyli tak, minusy do minusów jednej sondy, drugiej sondy. Drugi to będzie wyjście na głośnik, już na obciążenie, ok, sonda. I puśćmy sobie teraz sygnał z generatora na wejście. Wejście to będzie czerwony, czyli ten pin. Ok. No i dobra, i zobaczmy teraz sobie tak, ściszmy go sobie najpierw. Zobaczmy, co mamy przez wzmacniacz. Zróbmy go sobie. Zobacz, jest sieczka. Momencik. Ok. Podłączmy jeszcze raz. No dobra, ale zobaczmy, co się będzie działo przy 1 kHz. Wolty. Strasznie jest. 1,5 nie. Nie mamy. Zmniejszymy napięcie z generatora. Widzicie, jaki jest motyw z tymi scalakami? Zobaczmy teraz drugi scalak, podmienimy. Dobra, notujemy drugiego scalaczka. Teraz zobaczymy, czy to była wina scalaka, czy może wina kondensatora w sprzężeniu. Może być za duży 10 mikrosłuchajcie. Teraz będziemy to przeprawiać. No. Co tak słabo?
Jeszcze chwilkę. Okej. Dobra. Pomiar numer 2. Wejście z generatora w czerwony. Na wejście, ok. Głośnik 8 ohmów, także powinno być dobrze. Dobra, podłączmy i sprawdźmy, co tutaj teraz będzie. Przełączmy, zobaczcie. Jak widać, słuchajcie, jest wszystko tak jak ma być. 1 volt na wejście i zobaczymy do ilu wzmocni. Czyli jednym słowem, tak to jest z chińskimi scalakami LM386. Mamy pięknego sinusa, aż o, już zaczyna łamać. Sprawdźmy wolty. Może przesterowałem wejście, moment. Nie no, tu łamie. Zaczyna łamać przy jednym, przy 6,6 V. 6,6 V RMS. Częstotliwość 800 Hz. No dobra, sprawdźmy. O, tu już nie przynosi. Czyli słuchajcie, od 300... Widzicie? Już tu maleje, nie? Częstotliwość. Od 300... poziom mocy malał. I nasza częstotliwość, którą... momencik. Ja to ściszę, bo ja wiem, że to troszeczkę piszczy. Słuchajcie, jest tak, 2,2 kHz jest idealnie, czyli jednym słowem zróbmy sobie do 10 kHz od 2,2. Nas najbardziej interesuje 3 kHz częstotliwość, czyli o ta, 3,3 z kawałkiem. Dobra, zróbmy głośniej, ja wiem, że będzie piszczeć, moment, może wyciszę od razu. Czyli słuchajcie, do 14 kHz, nawet do 15 przynosi ten scalak kHz. Czyli jednym słowem, to co nas najbardziej interesuje, to co będzie z filtra szło, no to będzie gdzieś w granicach 4 kHz, 3,5, 4 kHz to będzie max, 3,5 kHz, słuchajcie, sygnał. Do załamania. Już łamie. Mamy 6,7 V w RMS-ie. Czyli jednym słowem moc tego scalaka to jest tak jak było w nocie katalogowej 0,3 W. Teraz sobie przeliczymy. 6,6 razy 6,6 podzielić przez 8 rezystancja. 5 W, niemożliwe. Czy ja dobrze w RMS-ie to? Coś źle policzyłem. Dobra. W nocie katalogowej napisali, że on ma przynosić około 0,3 W. Mieć poziom sygnału. No i ma. I mamy pięknego, ładnego sinusa, słuchajcie.
wystarczy ręką dotknąć i zobaczcie, i łamie. Widzicie, co się dzieje? Tak jakby modulację przynosił. Już łamie. Czyli o to nam chodziło, słuchajcie. 3 kHz, 2 kHz, 300 Hz. Od 300 Hz... Od 300 Hz przynosi do... w sumie do 14 kHz, ale to będziemy ograniczać. Właśnie będzie... na zasadzie... takiej, że... będzie jeszcze ten przedwzmacniacz z filtrem, nie? Czyli on tam wzmocnić to... no... wzmocni ten sygnał, bo zanim 1 V podam na wejście, troszeczkę delikatnie letni się zrobił, ale nie mocno, czyli wszystko działa tak jak ma być. Jednym słowem, podsumowując, LM386, trzeba zakupić parę sztuk, niestety, albo dobierać je, zrobić układ do testowania. Dobra, kolejnym krokiem w następnym odcinku, będziemy robić przedwzmacniacz i filtr. I może mi się uda jeszcze pokusić się o pierwszy generator BFO, ponieważ musimy złożyć na początek BFO. Jaki w ogóle będzie plan? Plan będzie montażu w ten sposób, że składamy tutaj ten audio do końca, aż do drugiej przemiany, czyli do SA612 lub 602, to zależy jaki tam macie scalak, taki będzie pasował. Czyli gdzie on tutaj leży, żeby go nie zgubić. Moment. Kurczę, no miałem go przed chwileczką. O. Nie no, musi tutaj być. Czekajcie, czy to ten... Nie, to jest ten 386 zepsuty. Jest. Do pierwszego scalaczka, ponieważ na nim będziemy mieli generator BFO. Za pomocą tego generatora BFO będziemy mogli sobie pomierzyć, ale zanim dojdziemy do pomiaru, to musimy zrobić, dlatego ja tutaj przewidziałem cyfrowy miernik częstotliwości na górze. Musimy sobie, jak będziemy składać, to pierwsza kolejność audio, potem BFO generator, potem synteza, znaczy synteza, nie synteza, tylko częstotliwościomierz, żeby sobie móc sprawdzić kwarce do filtra. Czyli po prostu kwarce trzeba będzie no, dobierać filtr. Znaczy to, zobaczycie, to jest bardzo prosta sprawa. Dobierzemy sobie ten filtr, potem robimy kolejny generator i za pomocą tego częstotliwościomierza zmierzymy sobie częstotliwość naszego LO, lokalnego oscylatora, czyli tak jak mówiłem wcześniej, VFO, czyli regulowanego napięciem. VCO, tam była bardzo dobra odpowiedź. VCO regulujemy pojemnością. VFO regulujemy napięciem generatora. To nie znaczy, że VCO, LC układ, nie będzie mógł być przestrajany też napięciem, no bo jak mu się zmieni napięcie, dlatego tutaj są dostawione dwa stabilizatory. Jeden jest stabilizowany napięcie varicapu, żeby ustabilizować tę częstotliwość na danej częstotliwości, a drugi stabilizator zasila nam układ jeden i drugi. Po prostu dwa scalaki musimy zasilić, te dwa generatory, które w nich są, w tych układach, w tym i w tym. Musimy też ustabilizować napięcie. No i to by było na tyle, słuchajcie. To będzie tak. Audio, generator BFO, częstotliwościomierz, filtr, generator lokalny, oscylator, filtr wejściowy i na końcu ARF. Trochę tych odcinków będzie. Pozdrawiam i do następnego. A więc tak, na koniec słuchajcie podziękowania dla wszystkich wspierających ten projekt, właśnie link w opisie na dole pod filmem. Zbiórka projekt i tak, od pana Leszka wielkie dzięki,
2 zł, od Michała dwukrotnie po 20 zł. Pan Wojciech 40 zł i ktoś anonimowo 5,90. Także w sumie nazbierało się 94 zł i 90 groszy na projekt. Dzięki wielkie, jeszcze raz.